Dzień dobry, kochani. Z tej strony Paulina. Jak się dzisiaj macie? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Ja od razu tak powiem, że mogę dzisiaj nie domagać głosowo, ponieważ przeszłam właśnie infekcję gardła. Także najmocniej przepraszam za wszelkie akty niedyspozycji. Dzisiaj opowiem Wam o czymś, co może być dla Was trudne. Dla mnie było trudne w czasie przygotowywania się do tego odcinka, ale jest to ciąg dalszy naszej serii, która, jak widzę, dosyć miło została przez Was przyjęta. Bardzo dziękuję za feedback odnośnie do odcinków na temat kary śmierci. Jest to właśnie kolejna odsłona tego bardzo szerokiego tematu. Dzisiaj opowiem Wam o egzekucjach nieletnich w historii Stanów Zjednoczonych. Nie będą to miłe opowieści i wcale nie mówię tutaj, że te osoby, o których dzisiaj opowiem, były niewinne, bo nie wszystkie były niewinne, ale niektóre były niewinne. Egzekucje innych zostały spartaczone, więc to jest taka smutna opowieść. Niemniej myślę, że trzeba o niej opowiedzieć, bo to pokazuje cały czas, odsłania nam to mentalność Amerykanów, choć nie tylko, bo zaraz w tym wprowadzeniu do dzisiejszego odcinka dowiecie się, że świat jest bardzo popieprzony, ten świat, w którym żyjemy aktualnie. Ja uważam, że jednak te 18 lat to powinno być utrzymane, tak? Nie tylko pod kątem głosowania i picia alkoholu. W przypadku Stanów to jest 21 lat w ogóle. Dlaczego nie może 18-latek wypić browara, czy 16-latek wypić browara, ale może zostać posadzony na krześle elektrycznym? No straszna dysproporcja tutaj jest, więc nie będzie to przyjemny odcinek, ale myślę, że dosyć ważny. Postosowanie kary śmierci za przestępstwa popełnione przez osoby poniżej 18 roku życia jest aktualnie zabronione na mocy międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, ale niektóre kraje nadal skazują na śmierć i wykonują egzekucje młodocianych przestępców. Takich egzekucji jest niewiele w porównaniu do całkowitej liczby egzekucji, ale jednak są. Od 1990 roku Amnesty International udokumentowało co najmniej 158 egzekucji osób, które były dziećmi w czasie popełnienia przestępstwa, za które zostały skazane. I te egzekucje odbyły się w 10 krajach. W Chinach, w Demokratycznej Republice Konga, w Iranie, Nigerii, Pakistanie, Arabii Saudyjskiej, w Południowym Sudanie, w Sudanie, w USA i Jemenie. Kilka z tych krajów, m.in. Stany Zjednoczone, zmieniły swoje przepisy, aby tę praktykę wykluczyć. Ale na przykład taki Iran wychodzi tutaj na podium, bo dokonał egzekucji ponad 2 razy więcej osób, które w momencie zbrodni miały mniej niż 18 lat, niż pozostałe 9 krajów łącznie. W chwili pisania tekstu, na który się teraz powołuję, Iran dokonał egzekucji co najmniej 108 dzieci od 1990 roku, a w ogóle było ich 158, więc daje nam to niezły ogląd na Iran. Jeśli chodzi o USA, bo na USA się skupiamy, to do 2005 roku USA to był jedyny demokratyczny kraj, gdzie prawo zezwalało na skazywanie i wykonywanie kary śmierci na dzieciach. W niektórych stanach oczywiście, bo w każdym stanie prawo jest nieco inne. I tak, minimalny wiek zezwalający na skazanie dziecka na śmierć wynosił w Teksasie i Virginii 16 lat, w Montanie 13 lat, w Indianie, uwaga, 10 lat. Tak, to był minimalny wiek. Ostatni taki wyrok wykonano w 2003 roku w Teksasie na mężczyźnie, który popełnił morderstwo w wieku 17 lat. W 1988 roku Sąd Najwyższy USA uznał 16 lat za minimalny wiek do orzeczenia kary śmierci, ale w marcu 2005 roku ten sam Sąd Najwyższy ostatecznie uznał stosowanie kary śmierci wobec osób poniżej 18 roku życia za niezgodne z konstytucją. I teraz historycznie i chronologicznie najmłodsi skazańcy. 1642 rok. Tutaj, jak pamiętacie, to nie były jeszcze Stany Zjednoczone, to były kolonie brytyjskie, ale mamy odnotowany już ten pierwszy przypadek, kiedy to Thomas Granger został skazany na śmierć w Plymouth Colony w stanie Massachusetts za
tak zwane bestialstwo, bestiality. Mówiłam o tym w odcinku poświęconym karze śmierci w ogóle, ale dla tych osób, które nie słuchały, Thomas Granger, który się urodził około 1625 roku, no nie mamy takich danych, był jednym z pierwszych osób powieszonych w kolonii Plymouth w ogóle i pierwszym znanym skazanym na śmierć nieletnim i straconym na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. I to był chłopiec, niewolnik. Jego właścicielem był Love Brewster z Duxbury w kolonii Plymouth w brytyjskiej Ameryce Północnej i w wieku 16 lub 17 lat ten chłopiec został skazany za, i tutaj cytat z akt sądowych z dnia 7 września 1962 roku, cytuję: stosunki z klaczą, krową, dwiema kozami, owcami, dwoma cielętami i indykiem. Granger podobno przyznał się do swoich zbrodni i za to został skazany na śmierć przez powieszenie aż do śmierci. I to jest znów cytat. Powieszenie aż do śmierci. Został powieszony przez kata Johna Holmesa, zwanego posłańcem sądu, 8 września 1642 roku. Przed egzekucją, zgodnie z prawem ustanowionym w Księdze Kapłańskiej, i tutaj cytat z tej Księgi Kapłańskiej. Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. Koniec cytatu. Te zwierzęta, których dotyczyło to obcowanie, również zostały zabite i wyrzucone były do wielkiego dołu, który został wykopany specjalnie na tę okoliczność i żadne części tych zwierząt nie zostały wykorzystane w żaden sposób. Zostały skazane na śmierć jako po prostu nieczyste i obcujące z mężczyzną. Od tego czasu, czyli od 1642 roku, 361 innych nieletnich zostało skazanych na karę śmierci. Następna osoba na dziś to jest Hanna Okiusz, która miała 12 lat i 9 miesięcy i została najmłodszą kobietą skazaną na śmierć w historii Stanów Zjednoczonych. To była Indianka z plemienia Pekotów. Została powieszona w 1786 roku w Connecticut. 21 lipca 1786 roku, przy drodze właściwie, łączącej New London z Norwich w kolonii Connecticut, około godziny 10 zostaje znalezione ciało 6,5-letniej Eunice Bowles. To była córka zamożnego rolnika. Wśród podejrzanych o tę zbrodnię znalazła się właśnie 12-letnia Hannah. Dziewczynka zeznała, że w pobliżu miejsca zbrodni widziała czterech chłopców. Ale nikt nie wziął tego pod uwagę, nie udało się tego potwierdzić i w zasadzie bardzo szybko o tym zapomniano. I już podczas następnego przesłuchania dziewczynka przyznała się do zbrodni, do zarzutów. Okazuje się, że to był akt zemsty, bo 5 tygodni wcześniej Eunice Bowles przyłapała Hannę na kradzieży owoców podczas zbiorów truskawek. Prawdopodobnie Hanna zaplanowała zemstę. Jak wykazało śledztwo, podczas drogi do szkoły Hanna namówiła ofiarę, by ta zeszła ze ścieżki, potem uderzyła ją i udusiła. Dziewczynka prawdopodobnie, Hanna, sprawczyni, była opóźniona w rozwoju, o czym mówiła jej matka, matka alkoholiczka. Przez lata dziewczynka tułała się po różnych przytułkach. Sędzia powiedział tak, to jest cytat. Oszczędzenie ciebie ze względu na twój wiek stwarzałoby, jak mówi prawo, zagrożenie dla społeczeństwa, gdyż byłoby popieraniem poglądu, że dzieci mogą popełniać tak okrutne czyny bezkarnie. Została stracona dla przykładu. Podobno mimo strachu w czasie egzekucji nie stawiała żadnego oporu, a nawet podziękowała szeryfowi za jego dobroć. Był dla niej dobry i za to była wdzięczna. Druga smutna historia to Mary. Nie znamy jej nazwiska. Nie znamy, bo była niewolnicą, a niewolnicy nie mieli nazwisk. Dziewczyna była nastolatką, którą powieszono za zabójstwo Wienny Brinker, 2-letniej dziewczynki, którą Mary się opiekowała. Mary należała do Abrahama Brinkera, pierwotnie. Abraham osiedlił się w Potosi w stanie Missouri w latach 1810, a później został zabity przez rdzennych Amerykanów w 1833 roku i jego niewolnicy zostali odziedziczeni przez jego syna Johna. Pierwsze dziecko Johna, Wienna Jane Brinker, urodziło się 25 maja 1835 i Mary otrzymała bojowe zadanie. Miała się opiekować dziewczynką.
W lutym 1837 roku rodzina wraz ze swoimi niewolnikami przeniosła się do Snelson Brinker House, do takiego parterowego domku z Bali. I 14 maja 1837 roku na terenie tej posiadłości właśnie, a dokładnie w strumieniu, odkryto ciało Wienny Brinker. Dziewczynka doznała tępego urazu prawej skroni. Okazuje się, że żona Johna Brinkera, Sara, wcześniej poprosiła Mary, żeby zebrała drewno na opał i żeby wzięła ze sobą też Wiennę. Mary wróciła do domu bez dziecka i na pytanie Sary, gdzie jest Wienna, powiedziała, że nie wiem, gdzie jest. John Brinker wtedy zebrał dwóch swoich sąsiadów, Williama Blackwella i Thomasa Shirley'a, i poszli szukać tej córki. W końcu podążyli śladami Mary do strumienia, gdzie właśnie tam Shirley znalazł ciało dziecka. Niektóre źródła spekulują, że Mary zabiła Wiennę, bo jej ojciec planował ją sprzedać. Po odkryciu ciała Mary została przywiązana do kłody przez Williama Blackwella i zagrożono jej chłostą. Później dziewczynka przyznała się do wyrzucenia Wienny do strumienia, a następnie do pobicia jej ciała kijem, aby to ciało nie wynurzało się z wody. Później podobne zeznanie złożyła Symeonowi Frostowi, który był lokalnym sędzią pokoju, i dziewczynka została oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia. Następnie umieszczono ją w więzieniu w Potosi, a jej proces rozpoczął się 16 sierpnia 1837 roku. Zapewniono jej 3 adwokatów z urzędu. Została uznana za winną 2 dni później już, a następnie skazano ją na powieszenie w Steelville. Mary odwoływała się od wyroku i w zasadzie uchylono decyzję sądu okręgowego i rozpoczęto nowy proces. Unieważniono jakby poprzedni proces, oskarżono ją ponownie i ponownie rozpoczęto proces, ale ten drugi proces skończył się tak samo i ostatecznie Mary została powieszona 11 sierpnia 1838 roku. Gazety podawały, że miała 13 lub 14 lat, ale w historii hrabstwa Crawford, w kronikach można wyczytać, że Mary miała 16 lat, co ja myślę, że mogło być trochę takim chwytem wizerunkowym, no bo jak to wygląda, że powieszono niewolnicę 13-letnią, a jak wygląda 16-letnią, trochę lepiej wygląda, nie? Dla wizerunku hrabstwa wygląda to troszeczkę lepiej. Niemniej nie wiemy, ile miała lat, no na pewno była nieletnia, była jeszcze dzieckiem. Uznano, że miała dość umysłu, żeby wiedzieć, co jest dobre i złe, aby wiedzieć, co jest przestępstwem. Była najmłodszą osobą straconą przez stan Missouri w historii. Jeśli chodzi o najmłodszy udokumentowany przypadek w ogóle w całych Stanach Zjednoczonych, to troszeczkę już Wam o nim mówiłam wcześniej. James Arkin to był chłopiec, który został skazany na śmierć, kiedy miał 10 lat. Tyle tylko, że egzekucji dokonano, kiedy chłopak miał 23 lata. Otóż tak, James Arkin był Indianinem z plemienia Cherokeezu. Właśnie, kiedy miał 10 lat, został skazany przez sąd federalny za udział we włamaniu i morderstwie, ale udało mu się uciec i ukrywał się przez 13 lat. Ostatecznie był schwytany w 1885 i powieszony za zbrodnię sprzed tych 13 lat, kiedy miał 23 lata. Arkin wraz z kolegą, z Cherokeezem o nazwisku William Parchmill, szlajali się gdzieś tam po okolicy i natknęli się na Williama Figela, obywatela Szwecji, który robił sobie zakupy w sklepie, nikomu nie wadził. I kiedy wyszedł tenże William Figel, chłopcy poszli za nim, chcieli go okraść. Jeden z nich postrzelił Figela 6 razy, po czym zmiażdżyli mu czaszkę kamieniem, pozbyli się jego zwłok, okradli go z butów i zabrali mu pieniądze. Tych pieniędzy było 25 centów. Na dzisiejsze pieniądze to było około $5.65. Arkin został aresztowany i osądzony za napad i morderstwo, no ale uciekł, wymykał się schwytaniu. Nie wiemy dokładnie, ile miał lat w chwili popełnienia zbrodni, bo nie było takich zapisów, takich spisów obywateli dla terytorium Indian w tamtych latach. Tyle tylko, że sam James twierdził, że był dzieckiem w chwili dokonywania przestępstwa i tym się chciał obronić. Chciał kupić sobie trochę czasu albo sprawić, że dostanie dożywocie zamiast kary śmierci, więc nawet jak się dowiedział, że nic z tego, proszę pana, nie znamy te numery, dostajesz czapę, to nie wycofał się z tego i nadal twierdził, że był takim małym dzieckiem. Więc
podejrzewamy, że rzeczywiście podejrzewamy, mówię to tak, jak ja bym robiła te badania, podejrzewa się, tak, podejrzewa się, że rzeczywiście miał 10 lat w chwili popełnienia morderstwa. Ten przypadek wywołał mnóstwo dyskusji, często w ogóle powraca w dyskusjach o karze śmierci, a także o takim nierównym traktowaniu Afroamerykanów i Indian w stosunku do białych, bo nie można powiedzieć, że kiedykolwiek byli traktowani równo. Po dzisiejszym podcaście, gdzie większość dzieci, o których Wam będę mówiła, to byli czarnoskórzy albo właśnie Indianie, to na pewno sami dojdziecie do podobnego wniosku. Następnym przypadkiem, o którym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, był przypadek Virginie Christian, 17-latki, która została skazana na krzesło elektryczne. Została stracona w 1912 roku w stanie Virginia. Była ostatnią już niepełnoletnią kobietą skazaną na śmierć w całych Stanach Zjednoczonych. To była czarnoskóra dziewczyna, która pracowała w Elizabeth City u Aidy Beloit. To była biała kobieta w wieku 72 lat, mieszkała w Hampton, maltretowała Virginię, a w połowie marca 1912 roku doszło między nimi do takiej ostrej kłótni, kiedy to Beloit fałszywie oskarżyła Virginię o kradzież medalionu i spódnicy. Beloit uderzyła Christian spluwaczką, to akurat miała pod ręką, i obie pobiegły potem po kije od miotły. I Beloit używała tych kijów do miotły, do podpierania okien w sypialni. I choć się zastanawiałam, jak to miało wyglądać, to nie wiem, jak to miało wyglądać. Aha, wiem jak. Już teraz mnie olśniło, bo to nie były takie otwierane okna jak nasze, tylko to były okna takie zsuwane do góry. A, już wszystko jasne. A wiecie, jak długo się nad tym zastanawiałam? No cudownie, od razu mi lepiej. Więc tak, Virginia chwyciła jeden z tych kijów i uderzyła Beloit w czoło i ta zaczęła krzyczeć, więc Virginia stwierdziła, że musi ją uciszyć i wepchnęła jej ręcznik do gardła. Kobieta ostatecznie zmarła przez uduszenie. Virginia następnie opuściła dom z torebką Beloit z pieniędzmi i pierścionkiem. Jedna z gazet później donosiła, że policja znalazła ciało Beloit leżące twarzą w kałuży krwi, a jej głowa była straszliwie okaleczona, a ręcznik wypchnięto jej do ust i gardła. Gubernator William Hodges Mann nazwał to najnikczemniejszym morderstwem w historii stanu. Policja aresztowała Virginię. Podczas przesłuchania dziewczynka przyznała się, że uderzyła Beloit, ale była zaszokowana, że ona nie żyje. Była groźba linczu, więc Sąd Hrabstwa Elizabeth City bardzo szybko osądził i skazał ją za morderstwo. Sędzia procesowy skazał ją na śmierć na stanowym krześle elektrycznym. I tuż po 17 urodzinach dziewczynki w sierpniu 1912 roku, dokładnie 5 miesięcy po zbrodni, władze Virginii dokonały egzekucji Virginii Christian, co jest w ogóle smutne, że władze Virginii dokonały egzekucji Virginii w stanowym zakładzie karnym w Richmond. I mówiłam o tym gubernatorze, to on otrzymał list od matki Virginii, od Charlotte Christian, która napisała do niego prośbę o ułaskawienie albo o zmianę dożywocia. Nie przeczytam Wam tego listu po angielsku, ale jeśli znacie angielski, to bardzo serdecznie Wam polecam lekturę tego listu, bo Charlotte Christian ewidentnie była prawie że analfabetką, ledwo co pisała. Pisała tak, jak mówiła, a mówiła w sposób taki bardzo amerykański, bardzo prosty, jak właśnie ludzie na południu, bo słychać aż ten akcent, przeczytam Wam tłumaczenie, takie prawie że jeden do jednego, więc to nie jest moja wina, że tutaj jest tak, że tak to jest niegramatyczne, ale rozdziera trochę serce, że ta matka napisała ten list i błagała o litość dla swojej córki. Napisała tak: mój drogi panie gubernatorze, jestem sparaliżowana przez 3 lata i nie mogę zajmować się Ginny tak, jakbym chciała. Ja wiem, że zrobiła coś strasznego, kiedy zabiła Miss Beloit i słyszę, że ludzie w więzieniu chcą ją zabić, ale modlę się nocą i w ciągu dnia jestem na kolanach. Modlę się do Boga, że zmiękczy Twoje serce, tak że ona będzie mogła spędzić resztę swoich dni w więzieniu. Mówią, że wszystko jest w Twoich rękach. I wiem, gubernatorze, że jeśli tylko uratujesz moje dziecko, które ma niewiele ponad 16 lat,
Bóg Cię pobłogosławi na zawsze. Gdybym mogła przyjść do Ciebie, mogłabym Ci się wytłumaczyć, ale nie mogę nic zrobić, tylko modlić się do Boga i prosić Go, by pomógł Ci ze mną sympatyzować i z moim problemem. Jestem Twoim najbardziej skromnym przedmiotem. Tutaj nie wiem, bo subject. Mam wrażenie, że to było subject, tylko napisała z błędem, więc podpisała się Charlotte Christian. Gubernator był nieczuły na te wszystkie słowa. Odmówił złagodzenia wyroku śmierci. I Charlotte po tym, jak właśnie odrzucił, zajęła swoje miejsce na krześle elektrycznym. Gazeta donosiła, że jej ciało było przekazane Państwowej Szkole Medycznej, bo jej rodzina nie miała pieniędzy, żeby przetransportować ciało dziewczynki z Richmond z powrotem do domu. I teraz będzie kolejna historia, która jest chyba najtragiczniejsza, najsmutniejsza, najgłośniejsza też i bardzo bulwersująca. Historia George'a Stineya Juniora. Na pewno o nim słyszeliście. Nie wierzę, że nie. To był 14-latek skazany za zabójstwo dwóch białych dziewcząt w 1944 roku i usiadł na krześle elektrycznym za to. Okazało się później, a dokładnie w 2014 roku, że jest niewinny, że był niewinny. I to jest bardzo obrzydliwa historia z punktu widzenia tego, jak był poprowadzony proces, jak w ogóle wyglądało śledztwo, jakie były dowody, czytaj żadne. To jest świństwo. Dlatego właśnie jestem przeciwna karze śmierci, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. I tak, w Karolinie Południowej się cała akcja dzieje, dokładnie w miejscowości Alcolu. To było małe, takie robotnicze miasteczko i tam mieszkał sobie George Stinney Jr. z ojcem George'em Stinneyem Seniorem, z matką Amy, braćmi Johnem, 17-letnim, Charlesem 12-letnim oraz siostrami Catherine 10-letnią i Amy 7-letnią. Ojciec George Senior pracował w miejskim tartaku i cała rodzina mieszkała w takim domu zapewnionym przez pracodawcę, w takim domu służbowym. W tym mieście segregacja rasowa była bardzo, bardzo widoczna. Otóż były tory kolejowe, które rozdzielały miasto na białych i czarnych. Po jednej stronie torów mieszkali biali, którzy mieli swoje szkoły, swoje kościoły, a po drugiej stronie czarni, czarnoskórzy, którzy mieli swoje szkoły i swoje kościoły. I interakcja pomiędzy jednymi i drugimi była niemalże zerowa. Niemalże zerowa. Ale to nie znaczy, że jej nie było wcale. Tym bardziej, że dzieci są szczere i mają czyste serduszka, więc podejrzewam, że te dzieci, o których mowa w dzisiejszym odcinku, nie zwracały uwagi na takie rzeczy. A przynajmniej Betty June Binnicker, 11-letnia dziewczynka, i Mary Emma Thames, 7-latka. Chyba im było wszystko jedno, czy czarny, czy biały. Jakby dzieci to dzieci. Bo one wybrały się 22 marca 1944 roku rowerami na wycieczkę, żeby pozbierać kwiatki. Dokładnie zbierały majapy. To jest lokalna nazwa pasiflory, czyli męczennicy cielistej. To są takie fioletowe kwiatuszki. I dziewczynki jechały sobie rowerem i zaczepiły George'a Stineya Juniora, który akurat siedział ze swoją siostrą Amy, i zapytały, czy wiedzą, gdzie można te kwiatki, majapy, znaleźć. I to było świetne alibi, no. W zasadzie niepodważalne alibi. George Stinney był z siostrą. Dziewczynki nie wróciły na noc do domu, więc następnego dnia, 23 marca 1944 roku, ojciec jednej z tych dziewcząt zorganizował grupę poszukiwawczą i w tej grupie poszukiwawczej był również George Stinney Senior, czyli ojciec George'a. Przeszukiwali okoliczne lasy, pola i odnaleziono dziewczęta, ciała dziewcząt w rowie przykryte rowerem. Okazało się, że zostały pobite bronią, raczej tępym kawałkiem metalu. Obie dziewczynki miały właśnie tępy uraz twarzy i głowy i raport lekarza sądowego wskazywał, że rany zostały zadane przez tępy instrument z okrągłą główką, mniej więcej wielkości młotka. No to może jednak młotek. Czaszki obu dziewczynek były roztrzaskane i lekarz sądowy nie zauważył na młodszej dziewczynce żadnych dowodów napaści seksualnej, ale na genitaliach starszej dziewczynki zobaczył jakieś tam delikatne sińce, ale w czasie autopsji okazało się, że błona dziewicza obu dziewcząt jest nienaruszona, więc nie doszło do gwałtu. Bardzo szybko aresztowano George'a Stineya Juniora i jego starszego brata, 17-letniego Johna, pod zarzutem zamordowania dziewczynek. John
John szybko został zwolniony, ale George był przetrzymywany w areszcie. Nie pozwolono mu, słuchajcie, zobaczyć się z rodzicami przez cały ten czas, a czas śledztwa i aresztu trwał 81 dni i przez cały ten czas chłopiec nie mógł zobaczyć swojej rodziny. Podobno z uwagi na to, że obawiali się linczu. H.S. Newman, zastępca szeryfa hrabstwa Clarendon, dał takie oświadczenie. Aresztowałem chłopca o imieniu George Stinney. Powiedział mi, gdzie znajdę kawałek żelaza, około 15 cali. Umieścił go w rowie około 6 stóp od roweru. To było jedyne, co wskazywało na winę George'a w tej sytuacji, w tym morderstwie. Zeznanie oficera, który go aresztował. Po aresztowaniu chłopca, jego ojciec został oczywiście zwolniony z pracy w tartaku i rodzina musiała się zmywać z domu, bo dom był służbowy. Rodzina ponadto obawiała się o swoje bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo juniora, bo było ryzyko linczu. Chłopiec był przetrzymywany w więzieniu w Kolumbii, to jest 50 mil od Alcolu, czyli to zupełnie wykluczało możliwość spotkania się rodziny z chłopcem. I mało tego, choć szósta poprawka gwarantuje pomoc prawną, to w tym przypadku nie było to rutynowo przestrzegane. W ogóle nie było aż do orzeczenia Sądu Najwyższego w 1963 roku w sprawie Gideon przeciwko Wainwright. Potem dopiero wyraźnie wymagało się reprezentacji w toku postępowania karnego. Ale George'a Stinneya to nie dotyczyło. Chłopiec nie dostał adwokata w czasie śledztwa. Przez te 81 dni chłopiec po prostu był sam. Wybór ławy przysięgłych i proces odbył się i skazanie odbyło się 24 kwietnia 1944 roku. I na proces wyznaczono adwokata. Był nim Charles Plowden. To był komisarz podatkowy, księgowy, który ponadto ubiegał się o urząd w Radzie Miejskiej, jakiś tam urząd lokalny. Plowden tak, ani nie zakwestionował zeznań trzech funkcjonariuszy policji, którzy zeznali, że Stinney przyznał się do dwóch morderstw. Nie zakwestionował też przedstawienie przez prokuraturę dwóch różnych wersji ustnych zeznań George'a Stinneya. I teraz tak, w jednej wersji Stinney został rzekomo zaatakowany przez dziewczynki po tym, jak próbował pomóc jednej z nich, która wpadła do rowu. Chciał jej pomóc wydostać się z tego rowu i ta dziewczynka zaatakowała go, więc on zabił je obie w samoobronie. Przypomnę tylko, że starsza dziewczynka miała 11 lat, a młodsza 7. Druga wersja wydarzeń brzmiała tak, że George podążał za dziewczynkami, potem zaatakował Mary Emmę, a potem Betty June, bo chciał zgwałcić tą starszą i nie było żadnych pisemnych zeznań Stinneya. Poza tym oświadczeniem zastępcy Newmana nie było absolutnie nic. Poza zeznaniami trzech policjantów, to na rozprawie prokuratorzy wezwali trzech świadków. Wielebnego Francisa Batsona, który odkrył ciała dwóch dziewczynek oraz dwóch lekarzy, którzy przeprowadzili sekcję zwłok. Sąd dopuścił dyskusję na temat możliwości gwałtu z powodu siniaków na genitaliach starszej dziewczynki, a adwokat nie zgłosił sprzeciwu, nie zgłosił żadnych świadków, nie przesłuchał świadków oskarżenia, nie zaoferował żadnej obrony i proces trwał, uwaga, 2,5 godziny. Od zasiądnięcia wraz z wyborem ławy przysięgłych, przez przesłuchania świadków, po wydanie wyroku i skazanie. Na sali rozpraw tłoczyło się ponad 1000 białych Amerykanów i ani jednego, poza oczywiście skazanym George'em, ani jednego czarnego nie było na widowni, nie było rodziny George'a, bo w tamtych czasach no, nie mieli wstępu czarnoskórzy Amerykanie na salę rozpraw. Mało tego, Stinney był osądzony przed ławą przysięgłych złożoną w 100% z białych przysięgłych, bo w 1944 jeszcze większość Afroamerykanów na południu była pozbawiona praw wyborczych i stąd też nie była obecna na listach przysięgłych, więc nie mogła brać udziału w pracach ławy przysięgłych. Narada ławy przysięgłych trwała, uwaga, mniej niż 10 minut i uznali Stinneya winnym morderstwa. Sędzia Philip H. Stoll skazał Stinneya na śmierć przez porażenie prądem na krześle elektrycznym i nie ma transkrypcji procesu, nie było też żadnej apelacji. Chłopiec miał 14 lat w chwili śmierci, mierzył 1,55 cm wzrostu i ważył 40 kg. Przed śmiercią poprosił jedynie o słodki batonik.
artykule opublikowanym przez służby informacyjne 24 marca 1944 roku pojawiło się imię Junius jako drugie imię George'a. I znajdziecie takie imię nawet na Wikipedii i na wielu stronach. George Junius Stinney. Okazuje się, że tak napisał oficer, który dokonał aresztowania George'a. Tenże szeryf też twierdził, że chłopiec przyznał się do winy i poprowadził funkcjonariuszy do ukrytego kawałka żelaza, czyli do narzędzia zbrodni, które gdzieś tam się pojawiło niedaleko odnalezienia ciał. Oficjalne zapisy podają drugie imię George'a jako Junius, ale jego siostra Catherine Robinson stwierdziła, że nie miał chłopiec drugiego imienia. Powiedziała tak, nie wiem skąd wymyślili tę nazwę. Dlaczego Junius? To okropne imię. Jego pełne imię brzmiało George Stinney Jr. Rodzina Stinneya, organizacje kościelne i organizacje praw człowieka zwróciły się do gubernatora Olina Johnstona o ułaskawienie, żeby gubernator wziął pod uwagę wiek chłopca. A inni z kolei wzywali gubernatora do tego, aby jednak zezwolił na wykonanie egzekucji. I gubernator to uczynił. Odwiedził George'a Stinneya w celi śmierci 2 dni przed jego egzekucją, dokładnie 14 czerwca. I później w odpowiedzi na jeden z licznych apeli o ułaskawienie napisał tak. Właśnie rozmawiałem z funkcjonariuszem, który dokonał aresztowania w tej sprawie. Może zainteresować Cię fakt, że Stinney zabił młodszą dziewczynę, by zgwałcić starszą. Potem zabił starszą dziewczynę i zgwałcił jej martwe ciało. 20 minut później wrócił i ponownie próbował ją zgwałcić, ale jej ciało było zbyt zimne. Sam się do tego przyznał. Teraz tak, co ten gubernator miał w głowie, że coś takiego wymyślił, bo sekcja zwłok dowiodła, że nie było gwałtu, nie doszło do gwałtu, więc ciało było zbyt zimne? What the fuck w ogóle? Tylko raz rodzice mogli się spotkać z synem w ciągu tych 81 dni. Chłopiec został stracony 16 czerwca 1944 roku o godzinie 19.30. Został przyprowadzony oczywiście do komory śmierci. Trzymał pod pachą Biblię i ta Biblia się bardzo przydała, bo okazało się, że chłopiec jest zbyt drobny, żeby prawidłowo mu wszystko zamieścić, te wszystkie elektrody i wszystkie pasy. Więc ta Biblia została podłożona mu pod tyłek, żeby trochę wyżej siedział. Przywiązano go rękami, nogami i klatką piersiową do krzesła. Oficer wtedy zapytał George'a, czy ma jakieś ostatnie słowa. Chłopiec tylko smutno pokiwał głową. I kiedy Kat założył chłopcu na usta pasek, to wtedy George wybuchnął płaczem i nie mógł już wytrzymać z łkania. Szlochał cały czas, kiedy Kat zakładał mu na twarz maskę i ta maska nie pasowała na niego. Nie mógł Kat dobrze tego przymocować, ponieważ chłopiec tak bardzo szlochał. Kiedy włączono prąd, ta maska zsunęła się i odsłoniła twarz George'a spłakaną, totalnie pokrytą łzami. Później zakwestionowano to osoby, które były obecne podczas egzekucji jako świadkowie, a przypomnę, że tylko biali tam mogli być, to powiedzieli, że to nieprawda, wcale żadna Biblia nie została podłożona pod tyłek, nie było nic takiego i wcale ta maska się nie zsunęła. Inni mówili, że maska nawet jak się zsunęła, to nie było widać, żeby płakał. W 2004 roku George Frierson, który mieszkał właśnie w Alcolu, urodził się tam i dorastał tam i był lokalnym historykiem, zaczął badać sprawę George'a Stinneya, bo przeczytał jakiś tam artykuł na ten temat. Jego takie śledztwo, powiedzmy, zwróciło uwagę prawników z południowej Karoliny, dokładnie Steve'a McKenzie'ego i Matta Burgessa. Ponadto Ray Brown, adwokat James Moon i inne osoby dołączyły się tutaj do tej krucjaty, czy do tego śledztwa właśnie George'a Friersona. Wiele godzin siedzieli, analizowali dokumenty, analizowali badania różne historyczne, znaleźli świadków, znaleźli dowody, które pomogły w ostatecznym oczyszczeniu Stinneya. Złożyli w końcu wniosek o nowy proces 25 października 2013 roku i napisali w tym wniosku tak. Jeśli uda nam się ponownie otworzyć sprawę, możemy udać się do sędziego i powiedzieć, nie było żadnego powodu, aby skazać to dziecko. Nie było dowodów do przedstawienia ławie przysięgłych, nie było transkrypcji. Ta sprawa musi zostać ponownie otwarta. To niesprawiedliwość, którą trzeba naprawić.
Mackenzie powiedział tak: jestem dość optymistyczny, a jeśli uda nam się zdobyć świadków, których potrzebujemy, odniesiemy sukces w sądzie. Mamy nadzieję, że mamy świadka, który powie, jest to świadek nierodzinny, niespokrewniony, który będzie w stanie powiązać to wszystko i powiedzieć, że był zasadniczo świadkiem alibi. Byli tam z panem Stineyem i tak się nie stało. Frierson z kolei stwierdził w wywiadach: była osoba, która została wymieniona jako winowajca, która teraz nie żyje. Rodzina powiedziała, że doszło do wyznania na łożu śmierci. Frierson powiedział, że rzekomy winowajca pochodził ze znanej, prominentnej białej rodziny. Członek lub członkowie tej rodziny zasiadali w ławie przysięgłych, która ostatecznie postawiła Stineya w stan oskarżenia. Z kolei projekt Praw Obywatelskich i Sprawiedliwości Przywróconej powiedział tak: istnieją przekonujące dowody na to, że George Stinney był niewinny zbrodni, za którą został stracony w 1944 roku. Prokurator oparł się prawie wyłącznie na jednym dowodzie, aby uzyskać wyrok skazujący w tej wielkiej sprawie, na niezarejestrowanym, niepodpisanym zeznaniu 14-latka pozbawionego obrońcy i nadzoru rodzicielskiego, którego obrońca, co szokujące, nie wezwał świadków ani nie zachował prawa do odwołania. Nowe dowody na rozprawie sądowej w styczniu 2014 roku obejmowały zeznania rodzeństwa Stineya, że był z nimi w czasie dokonywania tych morderstw przez prawdziwego zabójcę. Ponadto przedstawiono oświadczenie pod przysięgą od wielebnego Francisa Batsona. Pamiętacie go? To on znalazł dziewczynki w tym rowie i wyciągnął je z tego rowu. I w swoim oświadczeniu wielebny powiedział tak, że w rowie i wokół rowu nie było zbyt wiele krwi, co by sugerowało, że dziewczyny mogły być zabite gdzie indziej i przeniesione. Z kolei Wilford Johnny Hunter, który był w więzieniu ze Stineyem, zeznał, że nastolatek powiedział mu, że został zmuszony do przyznania się i zawsze utrzymywał swoją niewinność. Sędzia okręgowy Carmen Mullen uchylił wyrok skazujący Stineya zamiast zatwierdzić nowy proces i sędzia orzekł, że nie otrzymał chłopiec sprawiedliwego procesu, nie był skutecznie broniony. Jego prawa wynikające z 6 poprawki, czyli z tego, że należy mu się reprezentant prawny, te prawa zostały naruszone. Jego przyznanie ponadto było prawdopodobnie wymuszone, a tym samym niedopuszczalne. A egzekucja 14-latka stanowiła okrutną i niezwykłą karę. Jeśli chodzi o członków rodzin ofiar, Betty Binker i Mary M. Thames, to oni wyrazili rozczarowanie orzeczeniem sądu. Powiedzieli, że chociaż przyznają, że egzekucja Stineya, 14-letniego, jest kontrowersyjna, to nigdy nie wątpili w jego winę. Siostrzenica Binker powiedziała, że ona i jej rodzina dokładnie zbadali sprawę i ludzie, którzy tylko czytają te artykuły w gazecie, nie znają prawdy. Twierdziła, że na początku lat 90. funkcjonariusz policji, który aresztował Stineya, zadzwonił do niej i powiedział jej tak: nigdy nie wiesz, że ten chłopak nie zabił twojej ciotki. No tak, uznali, że twierdzenia o przyznaniu się na łożu śmierci osoby przyznającej się do zamordowania dziewczynek nigdy nie zostały poparte dowodami. Co za kuźwa hipokryzja, a wyznanie winy George'a Stineya sprzed lat było poparte jakimikolwiek dowodami? Ha. W każdym razie, od czasu oczyszczenia Stineya, George Burke Jr., syn bogatego białego biznesmena George'a Burke'a Seniora, był przedmiotem spekulacji jako możliwy podejrzany o te morderstwa. Okazuje się, że Burke Senior przeprowadził wstępne poszukiwania dziewcząt i był właścicielem terenu za kościołem baptystów, gdzie znaleziono ciała dziewcząt w rowie. Był też brygadzistą Wielkiej Ławy Przysięgłych na procesie Stineya. Burke Junior zmarł w 1947 roku, a syn Burke'a Juniora, Wayne Burke, podobno przyznał, że powiedziano mu, że jego ojciec odebrał dziewczynki swoją ciężarówką i oferował im pomoc w poszukiwaniu kwiatów. Wayne później to wycofał. Kto zabił? No na pewno nie George Stinney Junior. To wiemy na pewno. Wiele z tych osób, o których Wam opowiadam w tej całej serii, zainspirowało Stephena Kinga do stworzenia swojej epickiej książki Zielona Mila. Tutaj konkretnie George Stinney mógł być archetypem Johna Coffeya. Pamiętacie? Brzmi jak kawa, ale pisze się inaczej. Ten wielkolud czarnoskóry został właśnie oskarżony za zabójstwo 2 małych dziewczynek, kiedy tak naprawdę chciał im pomóc. Bardzo smutny film, rozdzierający serce.
I podobno Stephen King sam to kiedyś w wywiadzie przyznał, że historia George'a Sineya go zainspirowała do stworzenia postaci Johna Coffeya. Więc to była taka najsmutniejsza historia, która się ciągnie i są ludzie, którzy są bardzo, bardzo mocno przekonani, że George był winny. W 1995 roku, to jeszcze Wam powiem, nauczyciel z siódmej klasy Stineya, W.A.L. Hamilton, który był Afroamerykaninem, w wywiadzie powiedział tak, tu jest cytat: pamiętam dzień, w którym zabił te dzieci. Wdał się w bójkę z dziewczyną w szkole, która była jego sąsiadką. W tamtych czasach nie trzeba było się martwić, że dzieci niosą do szkoły broń i noże, ale George nosił mały nóż i zranił to dziecko swoim nożem. Wyprowadziłem go na zewnątrz, poszliśmy na mały spacer i rozmawiałem z nim. Wróciliśmy do szkoły, był uległy, błagał o wybaczenie. Po tym, jak to powiedział, to siostra Stineya, Amy Ruffner, zaprzeczyła tym zarzutom. Powiedziała, że skontaktowała się z Hamiltonem po tym wywiadzie i powiedziała tak: zapytałam go, dlaczego powiedział coś takiego. Powiedział mi, że ktoś mu zapłacił, żeby to powiedział. Nie wiem kto, ale jego słowa dokładnie brzmiały: bo mi zapłacili. Hamilton zmarł wkrótce po opublikowaniu tego artykułu, tego wywiadu, a miejscowa biała kobieta, która też pamiętała Stineya z dzieciństwa, w 2014 roku jeszcze twierdziła, że chłopak groził, że zabije ją i jej przyjaciół dzień przed morderstwem i że był takim szkolnym tyranem. I tutaj bardzo dobrze to widać, ta nienawiść w stosunku do osób o innym kolorze skóry. Teraz to już troszeczkę jest inaczej. Ale nie bardzo, nie dużo się zmieniło, nie? Jak patrzymy, co się dzieje, może teraz za rządów Bidena trochę jest lepiej, ale tak szczerze mówiąc, czarnoskórzy zawsze mieli podgórkę. I widać to w statystykach. Podawałam Wam te statystyki w pierwszym odcinku dotyczącym kary śmierci, ale Wam powtórzę je. 41% wszystkich skazanych w celach śmierci obecnie to są osoby czarnoskóre, a 54% wszystkich niesłusznie skazanych to są osoby czarnoskóre. Opowiem Wam teraz o William Francisie, o którym też trochę zagaiłam wcześniej. I znów był to niepełnoletni Afroamerykanin, który został skazany na śmierć na krześle elektrycznym w amerykańskim stanie Louisiana za morderstwo. Dokładnie w 1947 roku wykonano ten ponownie, tak, bo dwa razy usiadł na krześle elektrycznym. A pamiętacie, jak się nazywało krzesło elektryczne w Louisianie? Gruesome Gertie. Dobrze, Willie Francis urodził się 12 stycznia 1929 roku i tak, on pracował w aptece. Jego szef, Andrew Thomas, farmaceuta właśnie w St. Martinville w Louisianie, w 1944 roku został zastrzelony. I przez 9 miesięcy to morderstwo zostało niewyjaśnione. W końcu w Teksasie zatrzymano Williego Francisa w 1945 roku, w sierpniu, z powodu jakiegoś tam innego przestępstwa. I policja zobaczyła, że chłopak miał w kieszeni portfel Andrew Thomasa, czyli ofiary. Później nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że tak było, no ale już mieli faceta i wzięli go do aresztu i ponoć przyznał się Francis do morderstwa. Napisał tak: to była tajemnica o mnie i o nim. Bardzo enigmatyczne, prawda? Dopiero autor Gilbert King w swojej książce The Execution of Willie Francis z 2008 roku nawiązał do pogłosek w St. Martinville o tym, że aptekarz wykorzystywał seksualnie młodzież. Więc to daje trochę światła na znaczenie wypowiedzi Williego Francisa wówczas. Więc po aresztowaniu Francis pokazał policji, gdzie pozbył się kabury, którą używał do noszenia narzędzia zbrodni, a pistolet użyty do zabicia Andrew Thomasa został znaleziony w pobliżu miejsca zbrodni. I on należał do zastępcy szeryfa w St. Martinville, który kiedyś groził, że zabije Andrew Thomasa. Dziwnym trafem pistolet i kule odzyskane z miejsca zbrodni Thomasa zniknęły z policyjnych dowodów tuż przed procesem. I co, myślicie, że to był Willie Francis? Bo ja myślę, że to ewidentnie był ten szeryf, który groził, że zabije aptekarza, a potem jego pistolet i jego kule i wszystko jego zostało znalezione na miejscu zbrodni, a potem zniknęło jakimś dziwnym trafem przed procesem. No okej. Istniały te wątpliwości co do winy
rodziny Francisa, ale wyrok zapadł. Przydzielony z urzędu adwokat, tak jak zgadliście, nie zgłosił ani jednego sprzeciwu. Nie zakwestionował żadnych wątpliwych dowodów. A ława przysięgłych, która oskarżyła i uznała winę Francisa, była, zgadnijcie, oczywiście złożona wyłącznie z białych. Pomimo dwóch oddzielnych pisemnych zeznań, Francis nie przyznał się do winy, a podczas procesu wyznaczeni przez sąd obrońcy ani nie zgłaszali sprzeciwów, ani nie wzywali świadków, ani nie stawiali żadnej obrony i dwa dni po rozpoczęciu procesu Francis został skazany za morderstwo i skazany na śmierć przez 12 przysięgłych i sędziego, mimo że Francis był nieletni w momencie popełnienia przestępstwa. 3 maja 1946 roku przyszedł ten dzień. Przyszedł dzień śmierci na krześle elektrycznym. Zaprowadzono Francisa, podłączono wszystkie elektrody i włączono prąd. A potem świadkowie twierdzili, że słyszeli straszny krzyk, rozdzierający krzyk tego chłopca, kiedy krzyczał: zdejmij to, pozwól mi oddychać. No tak, egzekucja zakończyła się fiaskiem. Okazało się, że to przenośne krzesło elektryczne zostało krzywo czy nieprawidłowo ustawione przez nietrzeźwego strażnika więziennego oraz więźnia z więzienia stanowego, którzy we dwójkę stawiali to krzesło. Szeryf L. Resweber, który był później cytowany, powiedział: ten chłopak naprawdę doznał szoku, kiedy włączyli tę maszynę. Po nieudanej egzekucji młody prawnik Bertrand de Blanc postanowił zająć się sprawą Francisa i uważał, że poddanie go ponowne egzekucji jest niezgodne z konstytucją, jest niesprawiedliwą, okrutną, paskudną, niezwykłą karą. I jego słowa były takie mocne, głównie dlatego, że de Blanc był najlepszym przyjacielem Andrew Thomasa, czyli ofiary, a jednak on optował za tym, żeby nie smażyć Francisa drugi raz na krześle. Więc całe miasteczko było przerażone, że nawet ten przyjaciel ofiary tak mówi. Mimo to, że de Blanc powoływał się na naruszenie praw Francisa do 5, 8 i 14 poprawki, czyli podwójne narażenie na niebezpieczeństwo, okrutna i niezwykła kara, to mimo to Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił apelację, a Willie Francis został posadzony ponownie na krześle elektrycznym 9 maja 1947 roku, czyli rok po pierwszej nieudanej egzekucji. I na kilka dni przed egzekucją chłopiec powiedział Elliotowi Chase, że idzie na spotkanie z panem ze swoimi niedzielnymi spodniami i niedzielnym sercem. Został uznany za martwego o 12:10. Mało wam, czy już macie dość? Bo grubo, nie? Ale mam jeszcze dwa nazwiska do omówienia. Leonard Melvin Shockley to był nieletni stracony w Stanach 10 kwietnia 1959 roku za morderstwo popełnione, gdy nie miał 18 lat. Powtarzam to przy każdym, bo tego dotyczy dzisiejsza audycja, ale trzeba to powiedzieć. Shockley był czarnoskóry i został stracony w Maryland w komorze gazowej za zabójstwo sklepikarki Sary Hearn 16 stycznia 1958 roku. Shockley miał wtedy 16 lat i był zamieszany za napad na mały sklep w hrabstwie Dorchester w stanie Maryland. Towarzyszył mu wówczas jego starszy brat, 23-letni Harold Edward Shockley. Ta kobieta, Sara Hearn, została znaleziona martwa. Kilkakrotnie była dźgnięta nożem w plecy i pierś, a jej gardło było poderżnięte. Młodzi sprawcy zostali zidentyfikowani przez naocznego świadka. Leonard w chwili egzekucji miał 17 lat. Jego brat dostał dożywocie, ale ostatecznie został zwolniony. Jak to się odbyło? Proszę Państwa, 16 stycznia 1958 roku, w dniu morderstwa rano, Leonard wypił, cytat, prawie kufel wina. Stwierdził też, że ma pieniądze i nie ma w zasadzie żadnego powodu do tego, żeby popełniać napad. Ale Leonard i Harold przyprowadzili ze sobą siostrę, żeby podrzucić ją do domu przyjaciela, a potem oboje postanowili właśnie popełnić napad. Czyli byli po prostu znudzeni. Leonard i Harold Shockleyowie pojechali do sklepu, którego właścicielką była Sara Hearn. Dziewczyna miała 39 lat, była matką trójki dzieci. Panowie przybyli około godziny 13. Dowody sugerują, że Harold został w samochodzie na początku zbrodni, a Leonard wszedł do sklepu z nożem przy pasie. Kiedy Hearn zbliżyła się
by obsłużyć klienta. Leonard uderzył ją w twarz i kilka razy dźgnął ją w klatkę piersiową i w plecy, a następnie właśnie poderżnął jej gardło nożem. Podczas ataku Harold wszedł do sklepu i próbował otworzyć kasę. Nie mógł wziąć pieniędzy, bo kasa się zacięła. Ostatecznie Leonard i Harold Shockleyowie uciekli z miejsca zdarzenia i odjechali z Leonardem za kierownicą. Podczas ataku świadek, czarnoskóry Clarence Bishop, zobaczył samochód Leonarda i Harolda na zewnątrz sklepu i usłyszał bójkę, która miała miejsce w środku. No na pewno krzyczeli, na pewno było głośno. Pani Hearn na pewno krzyczała i próbowała się bronić. Bishop więc poszedł do sąsiada najbliższego, żeby wezwać policję i następnie wrócił wraz z sąsiadem na miejsce zbrodni. Ale zanim wrócili, Sarah Hearn przeszła ze sklepu do swojego domu, który był oddalony o kilka metrów dosłownie, gdzie na oczach swojego własnego ojczyma, George'a Harrisa, zmarła z powodu obrażeń odniesionych w ataku. Harris powiedział policji, że Hearn zatoczyła się z powrotem do domu i natychmiast upadła. Harris wezwał karetkę, ale było już za późno. Zanim karetka przyjechała na miejsce, to Sarah Hearn była już martwa. Leonard i Harold tymczasem wrócili do swojego domu, gdzie zostali aresztowani około 21:15, czyli około 8 godzin po morderstwie. Nadal mieli na sobie krew Sary Hearn i w ich samochodzie również były ślady krwi. Śledczy zabrali ich na posterunek policji w Georgetown w stanie Delaware i oboje osobno przyznali się do udziału w zbrodni. Leonard w swoim oświadczeniu powiedział, że zarówno on, jak i Harold zaatakowali Sarah Hearn. Leonard przyznał się też do zadźgania ofiary nożem i do poderżnięcia jej gardła. A w wyznaniu Harolda z kolei było, że Leonard wszedł do sklepu, podczas gdy on siedział w samochodzie i czekał, a kiedy usłyszał w sklepie kłótnie, to poszedł zbadać sprawę i zobaczył Leonarda na podłodze z ofiarą, po tym już jak poderżnął jej gardło. Harold twierdził, że ściągnął Leonarda z ofiary i wyszedł z nim ze sklepu. I obaj pozbyli się kilku dowodów przed powrotem do domu. Następnie obaj zostali przeniesieni do Maryland na proces. Obaj bracia przeszli badania psychiatryczne i te badania potwierdziły, że są w stanie stanąć przed sądem, nie są chorzy psychicznie, byli świadomi popełnianego czynu. Leonard i Harold zostali osądzeni osobno i obaj zrzekli się prawa do procesu z ławą przysięgłych, więc każdy z nich był osądzony przez trzyosobowy panel sędziowski. Każdy proces trwał jeden dzień. Leonard został skazany za morderstwo i rozbój pierwszego stopnia 7 kwietnia 1958 roku i skazany na śmierć, a następnego dnia, 8 kwietnia, Harold został osądzony i skazany za pomoc i podżeganie Leonarda do rabowania i mordowania Sary Hearn i otrzymał wyrok dożywocia. 19 stycznia 1959 roku sąd apelacyjny w Maryland podtrzymał wyrok skazujący oraz karę śmierci Leonarda Shockleya. Dożywocie Harolda także zostało utrzymane tego samego dnia. Leonard Shockley został stracony w komorze gazowej Maryland 10 kwietnia 1959 roku. Egzekucja rozpoczęła się o godzinie 22, a o 22:02 strażnicy zamknęli komorę gazową. Minutę później pigułka cyjanowodoru wpadła do kadzi z kwasem siarkowym. Podobno Shockley zmarł zaledwie minutę później, a lekarz więzienny dr Henry Holges ogłosił zgon mężczyzny o 22:04, odczytując elektrokardiogram przymocowany do klatki piersiowej Shockleya. Egzekucja Shockleya uczyniła go najmłodszą osobą straconą w Maryland. Od czasu przywrócenia kary śmierci w 1976 roku, kiedy Sąd Najwyższy orzekł, że kara śmierci absolutnie nie narusza zakazu okrutnego i nietypowego karania zawartego w 8 poprawce, stracono 22 osoby za przestępstwa popełnione, gdy były niepełnoletnie. Wszystkie 22 stracone osoby były mężczyznami. 21 z nich miało 17 lat, kiedy doszło do przestępstwa, a jeden, Sean Sellers, który był stracony 4 lutego 1999 roku w Oklahomie, czyli nie tak dawno temu, miał 16 lat, kiedy zamordował swoją matkę, ojczyma i sprzedawcę. Jego sprawa zwróciła uwagę całego świata, ze względu przede wszystkim na jego wiek, ale też ze względu na jego nawrócenie na chrześcijaństwo i jego twierdzenie, że był niewinny tej zbrodni, bo w chwili jej popełniania był opętany przez demony. Co za pieprzenie.
Więc tak, 5 marca 1986 roku Sellers zabija matkę i ojczyma, Wondę i Lee Bellofato, gdy spali w sypialni swojego domu w Oklahoma City. Zaplanował to, bo poszedł do tej sypialni w samej tylko bieliźnie, aby ograniczyć rozpryski krwi i ślady krwi na ubraniach. Najpierw zastrzelił ojczyma, ten strzał obudził jego matkę, którą następnie postrzelił w twarz. Kochany synuś. Próbował ukryć winę, organizując miejsce zbrodni tak, jakby intruz jakiś się włamał, chciał napaść na to mieszkanie, ale wiadomo, policja wiedziała swoje. Sellers przyznał się również do zabójstwa w 1985 roku Roberta Paula Bauera, 32-letniego sprzedawcy w sklepie Circle K, który odmówił mu sprzedaży piwa, bo był niepełnoletni. Na swoim procesie Sellers powiedział, że był praktykującym satanistą w czasie popełniania morderstw i twierdził, że demoniczne opętanie, dokładnie przez demona Ezurate, spowodowało, że zamordował swoje ofiary. W późniejszych zeznaniach, w późniejszych rozmowach twierdził, że czytał Biblię Szatana Antona LaVeya setki razy, cudzysłów, między 15 a 16 rokiem życia, kiedy właśnie popełniał zbrodnie, a w takim liście rachunku sumienia czy spowiedzi, który pisał w więzieniu, stwierdził o tym okresie swojego życia tak. Bardzo zaangażowałem się w satanizm. Naprawdę myślałem, że to uczciwy sposób życia, a jego rytuały pozwolą mi kontrolować moje życie. Jeśli słuchaliście podcastu o Mayhem i Burzum i o satanizmie, to pewnie kojarzycie już teraz, że Anton LaVey był piewcą takiego dobrego, przyjemnego życia, tolerancji i tak dalej. Ten satanizm przedstawiony przez LaVeya w jego Biblii Szatana nie jest taki krwisty, nie jest krwawy, nie jest brutalny, tylko jest raczej pokojowy, bardziej hipisowski. Dlatego też bohaterowie tamtego odcinka nie utożsamiali się w ogóle z LaVeyem. Natomiast tutaj ten Sellers tak zrzucał winę na LaVeya za swoje zbrodnie. Jego prawnicy twierdzili też, że Sellers był uzależniony od gry Dungeons and Dragons. Kojarzy mi się ta gra wyłącznie z teorią Wielkiego Podrywu, gdzie grają w to namiętnie i jakoś oni nie wyglądają na morderców. Tyle, że Sellers później zaprzeczył, jakoby ta gra miała jakikolwiek wpływ na jego zbrodnie. Obrażony był trochę, bo powiedział tak, używanie mojej przyszłości jako przykładu efektów gry jest albo irracjonalne, albo fanatyczne. Ława przysięgłych odmówiła rozpatrzenia obu tych roszczeń, że jakoby to jest satanizm i gra Dungeons and Dragons, a Sellers został uznany za winnego zabójstw i skazany na karę śmierci w 1986 roku. W więzieniu Sellers się nawrócił. Jego przyjaciele założyli w jego imieniu stronę internetową, a on walczył o ułaskawienie w oparciu o swoje nawrócenie religijne, o swój wiek i to zaangażowanie w satanizm, które sprawiło po prostu, że podążył złą drogą, ale już się nawrócił, już jest wszystko w porządku. Podczas pobytu w celi śmierci wielokrotnie pojawiał się w środkach masowego przekazu, występował w programie Oprah, wystąpił w Oprah Winfrey Show i w różnych innych talk showach był celebrytą. Jego przyrodnie rodzeństwo wątpiło, czy jego nawrócenie na chrześcijaństwo jest szczere. Spośród wielu ocalałych członków jego rodziny, tylko jego przyrodni dziadek wierzył, że nawrócenie było szczere. Podczas swojej apelacji w 1999 roku Sellers utrzymywał, że ma wiele zaburzeń osobowości, zwane dysocjacyjnymi zaburzeniami tożsamości. I sąd apelacyjny orzekł, że istnieją niepodważalne dowody nawrócenia religijnego Sellersa i że rzeczywiście może on cierpieć na zaburzenia osobowości. Panel sędziów doszedł z kolei do wniosku, że chociaż Sellers mógł być szalony w czasie swojej zbrodni, to roszczenie zostało złożone zbyt późno, aby można je było wnieść w apelacji. Human Rights Watch potępiło tę decyzję. Uważało, że wyrok podtrzymano na wąskich podstawach proceduralnych, pomimo uznanych, bezspornych dowodów klinicznych, że Sellers cierpi istotnie na wieloraz
wszelakie zaburzenia osobowości i w swoim liście do gubernatora Keatinga napisali, że żadne cywilizowane społeczeństwo nie może akceptować egzekucji osoby, która była dzieckiem w momencie popełniania swoich zbrodni i która była i pozostaje dotknięta zaburzeniami psychicznymi. Taka egzekucja narusza najbardziej podstawowe zasady międzynarodowej sprawiedliwości i moralności. W liście z 1999 roku Human Rights Watch zauważyło również, że od 1990 roku jedynymi krajami, o których wiadomo, że dokonywały egzekucji nieletnich przestępców poza USA, to były Bangladesz, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudyjska, Sudan i Jemen. Eksperci, psychiatrzy kpili z twierdzenia Sellersa, argumentując, że jakakolwiek prawdziwa choroba psychiczna zostałaby zdiagnozowana wkrótce po aresztowaniu, a nie 7 lat później. Urzędnicy więzienni również poddawali w wątpliwość chorobę psychiczną. Mówili, że widzieli, jak Sellers otrzymuje taki swoisty coaching od swoich prawników, którzy mówili mu, jak ma się zachowywać i co ma mówić. Richard Howard napisał, jedyną rzeczą, która go martwiła, było to, że został złapany. Sellers znów odwołał się do Sądu Najwyższego, ale sąd odrzucił jego apelację. 2 dni przed egzekucją Sellers złożył jeszcze 2 odwołania. Jednak został stracony przez śmiertelny zastrzyk 4 lutego 1999 roku w więzieniu stanowym Oklahoma. Na swój ostatni posiłek zjadł chińskie jedzenie, bułki jajeczne, słodko-kwaśne krewetki i krewetki smażone w cieście, a swoje ostatnie słowa zwrócił do przyrodniego rodzeństwa. I tu cytuję. Wszyscy ludzie, którzy mnie teraz nienawidzą i czekają, aby zobaczyć, jak umieram, kiedy obudzicie się rano, nie poczujecie się inaczej. Jutro będziecie mnie nienawidzić tak samo, jak dziś wieczorem. Kiedy się obudzisz i nic w środku się nie zmieni, sięgnij do Boga, a On będzie przy tobie. Sięgnij do Boga, a On cię uzdrowi. Niech dotknie waszych serc. Kocham was wszystkich. Koniec cytatu. W ostatnich minutach przed śmiercią Sellers śpiewał współczesną, ówczesną chrześcijańską piosenkę. Głośno mówił: Ojcze, przychodzę, wracam do domu. Następnie zwrócił się do naczelnika: Zróbmy to, Gary. Sellers w końcu zaśpiewał ostatnie słowa: Uwolnij mojego ducha, abym mógł cię chwalić, uwolnij mojego ducha, abym mógł cię czcić. Rodzeństwo Sellersa stwierdziło, że dużo to mówi o Sellersie, że w ostatnich swoich słowach zamiast przeprosić lub wspomnieć o matce, to odniósł się tylko do faktu, że nadal będą czuć do niego to samo następnego dnia. Tutaj widzicie, no podejrzewam, że ten Sellers to by się wcale nie zmienił. Dalej byłby niereformowalny, ale mimo to, że dokonał tak strasznych zbrodni i na 100% wiemy, że to był on, to mimo to uważam, że powinien siedzieć w więzieniu. Powiedziałam o tym, że od przywrócenia kary śmierci w 1976 roku skazano na śmierć i stracono 22 osoby poniżej 18 roku życia i żaden z nich w chwili egzekucji nie miał mniej niż 18 lat. No bo jednak apelacje i procesy to wszystko trwa, więc choćby nie wiem co, to zawsze w chwili śmierci te osoby są już pełnoletnie przynajmniej. Co się zmieniło w końcu? Zmieniła to sprawa Roper kontra Simmons. Wtedy zniesiono karę śmierci nieletnich z powodu stwierdzenia przez Sąd Najwyższy, że egzekucja nieletnich jest sprzeczna z 8 poprawką i 14 poprawką, które dotyczą okrutnych i nietypowych kar. Nie wiem już ile razy to dzisiaj powtarzałam. Ostatnim skazanym na śmierć był Scott Hain. On został stracony w Oklahomie w 2003 roku za spalenie na śmierć 2 osób podczas rabunku. Miał wtedy 17 lat, kiedy tego dokonał. I on był tą ostatnią osobą w Stanach Zjednoczonych, która została skazana za zbrodnię popełnioną przed ukończeniem 18 roku życia. Scott Allen Hain urodził się 2 czerwca 1970 roku w Tulsie w stanie Oklahoma. Jako nastolatek miał bardzo dużo wyroków, bardzo dużo razy był aresztowany za włamanie, za kradzież, za nieuprawnione korzystanie z pojazdu mechanicznego, czyli generalnie za jazdę bez prawka. Raz 6 października 1987 roku wraz z swoim kolegą Robertem Lambertem Hain ukradł samochód w Tulsie. To był samochód zajęty przez Michaela Hooktona i Laurie Sanders. Hookton urodził się w 1959 roku, a Laura
w 65 roku. Zatrzymali ten samochód, obrabowali parę i umieścili ich w bagażniku samochodu. Następnie Hein podpalił ten samochód. Houghton i Sanders zmarli w męczarniach niesamowitych w tym samochodzie. Zostali chłopcy aresztowani 9 października 87 roku, czyli 3 dni po dokonaniu tej zbrodni, a na rozprawie w 88 roku obaj zostali skazani za morderstwo i skazani na śmierć przez śmiertelny zastrzyk. W 94 roku sąd apelacyjny ustalił, że ponieważ ława przysięgłych nie została poinformowana o możliwości wymierzenia kary dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego, Hein był uprawniony do ponownego przesłuchania w sprawie wyroku. No takie to są zawiłości prawne. I na rozprawie o ponowne wydanie wyroku nowa ława przysięgłych ponownie skazała Heina na śmierć za te morderstwa. Wszystkie kolejne apelacje Heina były oddalone, a w lutym 2002 roku Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia jego apelacji, która opierała się na argumentach niekonstytucyjności egzekucji młodocianych przestępców. W końcu Hein został stracony przez śmiertelny zastrzyk, gdy miał 32 lata. Był 60. osobą straconą przez Oklahomę od 1976 roku. Partner Heina w tej zbrodni, czyli Robert Lambert, który został skazany w 1994 roku, został ponownie osądzony, skazany i ponownie skazany na śmierć, ale w 2005 roku sprawa Lamberta trafiła do apelacyjnego sądu karnego stanu Oklahoma, gdzie sąd uznał go za upośledzonego umysłowo. Według doniesień prasowych Lambert będzie odsiadywał dożywocie w więzieniu bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jako że Scott Hein był ostatnią osobą straconą w Stanach za przestępstwo popełnione, gdy był niepełnoletni, to można to bardzo dobrze podliczyć. Po egzekucji Heina stał się on tak 22. młodocianym przestępcą straconym w Stanach od 1976 roku, 23. mordercą straconym w 2003 roku, 843. mordercą straconym w USA od 1976 roku, 5. mordercą straconym w Oklahomie od 2003 i 60. mordercą straconym w Oklahomie od 1976 roku. W końcu po sprawie Roper przeciwko Simmons w 2005 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zakazał takich egzekucji. Od 2005 roku nie było żadnych egzekucji ani dyskusji na temat wykonywania egzekucji nieletnich w Stanach Zjednoczonych. Wydawałoby się, że mamy XXI wiek i że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że młodociani przestępcy mają szansę na rehabilitację, że trzeba ich resocjalizować, żeby przywrócić ich społeczeństwu i dać im drugą szansę. Ale mam wrażenie, że żyjemy w jakimś średniowieczu, przynajmniej żyliśmy. Patrząc na te historie, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, to po prostu włosy dęba stają. W majestacie prawa uśmiercano osoby niepełnoletnie i nie tylko niepełnoletnie, ale też takie, których wina budziła jakiekolwiek wątpliwości. To powinno być tak, że jeśli choć jest cień niepewności, choć cień, to nie popełniamy tego ostatecznego ruchu, nie zabijamy, nie dokonujemy egzekucji, bo może pojawią się nowe okoliczności, może pojawią się nowe dowody. Wiele lat temu nie było możliwości porównania DNA, teraz już można. Wiele dowodów po latach wychodzi, wiele osób zostaje uznanych za niewinnych po latach dopiero, więc warto ryzykować, warto było ryzykować śmierć George'a Stineya, który był ewidentnie niewinny. Warto było dwukrotnie zabijać Francisa. Żeby jeszcze dolać oliwy do ognia, to była podobna historia. W tym samym roku, kiedy skazany został na śmierć Stinney, to w tym samym roku Floyd Loveless miał 17 lat i był biały. I on został skazany na śmierć w stanie Nevada. I zanim jego wyrok został wykonany, to jego obrońcy przez bardzo długi czas toczyli sądową batalię. Było bardzo wiele apelacji i kilka razy egzekucja była odroczona. I to pokazuje, jaka była różnica w traktowaniu swoich klientów ze względu na kolor skóry przez prawników. Bo jak pamiętacie, w przypadku George'a Stineya, to jego prawnik nic nie zrobił, nie kiwnął palcem. A tutaj w przypadku Floyda Lovelessa, to prawnicy się prawie że pozarzynali sami, żeby go wybronić, choć był winny.
No cóż, doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego coś interesującego dla Was. Ja cieszę się, że mam to za sobą, bo to był chyba spośród tych wszystkich dotyczących kary śmierci odcinków, to był najtrudniejszy odcinek. Też nie czuję się zbyt dobrze, więc tak, fizycznie i psychicznie mnie wykończył ten odcinek, więc mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i że Wam się podobało. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy znajdują chwilę, żeby do mnie napisać po wysłuchaniu odcinka. Jest mi bardzo miło. Pouzupełniałam ostatnio YouTube'a, więc znajdują się tam też odcinki. Choć, tak jak mówiłam już kilka razy, nie dodaję żadnych filmów, nie uzupełniam tych nagrań w żaden sposób. Cały czas mam to z tyłu głowy, żeby to zmienić, żeby przynajmniej wrzucać jakieś zdjęcia obrazujące to, o czym mówię w danej chwili. Strasznie szybko leci czas. Im jestem starsza, tym szybciej ten czas leci. Po prostu nie wyrabiam się. Tym bardziej, że research do każdego odcinka zżera mi bardzo dużo czasu i późniejszy montaż, wycinanie moich i tych karetek i szczekania psa i tak dalej, to zjada mnóstwo czasu, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że nie ogarniam jeszcze tego YouTube'a, ale jeżeli lubicie słuchać akurat na YouTubie, to dajcie znać, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to w jakiś sposób urozmaicić. A tymczasem Borem Lasem zapraszam Was już do następnego odcinka i mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Powtórzyłam, mam nadzieję, kilkakrotnie, więc zobaczcie, no, nadzieja umiera ostatnia. Mam jej dużo. Do usłyszenia już niedługo. Pa, pa!